Witam Państwa w dzisiejszych rozmowach. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Robert Matkowski, prezes Stowarzyszenia Baza PCT. Dzień dobry, witam w studiu. Witam wszystkich, dzień dobry. Stowarzyszenie Baza PCT jest stowarzyszeniem turystycznym, nastawionym na rozwój turystyki, zwłaszcza tej zmotoryzowanej. Działacie już kilka lat na terenie gminy Trzcianka. Udało się rozruszać społeczeństwo miasta i gminy właśnie w kontekście podróżowania, odkrywania tego zmotoryzowanego? Na pewno, bo to, że się udało właśnie wprowadzić taką nową jakąś turystykę, prowadzenie takiej turystyki właśnie samochodowej poprzez kampery, przyczepy kempingowe, to widać na każdym kroku, bo chyba nie ma w tej chwili gdzieś tam jakiejś większej ulicy, przy której nie stoją kampery. I to są ludzie, którzy właśnie zauważyli coś takiego jak bazę PCT, że tam jest grupa fajnych ludzi, jeżdżą tymi kamperami. Zresztą nasz profil facebookowy czy strona internetowa bardzo mocno zachęca do takiego typu turystyki. No, na pewno to się udało. Mamy coraz więcej członków, którzy właśnie kupują, czy tam nawet przychodzą na nasze spotkania, się pytają, jak kupić, co kupić przede wszystkim. I myślę, że to poszło w dobrym kierunku. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony. A proszę mi powiedzieć, jak z tą właśnie turystyką w naszej gminie jest? Bo są hasła reklamowe zachęcające do odwiedzania, że to niedaleko Poznania, że to taki kawałek, zielony kawałek Wielkopolski. Jak to z tą turystyką u nas w gminie jest? Czy patrząc z perspektywy prezesa Stowarzyszenia Turystycznego, człowieka, który tak naprawdę ma dosyć duży wpływ na to, jak ta baza ma wyglądać, czy ona faktycznie spełnia oczekiwania? Na pewno jesteśmy w takim miejscu w Polsce, w Wielkopolsce i w Polsce, które ma dużo do zaoferowania właśnie turystom zmotoryzowanym. Czy też przyjadą na przykład zwykłym samochodem pod namiot, czy właśnie kamperami, czy tam przyczepą. Natomiast czy my mamy wpływ na to? Raczej nie, bo przez ostatnie właśnie, w ostatni czas ciężko jest nam się przebić tutaj w gminie z naszymi pomysłami, ale myślę, że jesteśmy dobrej myśli, no po prostu w końcu kiedyś ten mur pęknie, i nasze pomysły naprawdę znajdą uznanie. Jesteśmy bardzo fajnym miejscu, ludzie nam zazdroszczą z całej Polski, że mamy dwa jeziora, które są praktycznie połączone kanałem. To jest do wykorzystania w szerokim spektrum. Wystarczy tylko parę porobić łączek, parę jakichś tam, nie wiem, drobnych pieniędzy, ławki postawić, jakieś może gdzieś jakąś lampę i naprawdę jesteśmy tutaj, można powiedzieć, że stolicą powiatu, naprawdę turystycznie to jesteśmy jako Trzcianka, ale możemy być bardzo ważnym punktem na mapie Wielkopolski. To właśnie, to czego brakuje? Dużych inwestycji? Myślę, że zrozumienia, bo my staramy się pokazać, na przykład do urzędu czasami wysyłamy jakieś tam pisma, czy jesteśmy na rozmowach, natomiast od razu jest torpedowany nasz pomysł, bo jesteśmy, no nie wiem, no baza PCT jest, nie? I która jakoś tam nie jest dobrze postrzegana. Myślę, że jakby nas w jakiś sposób nawet popromować też, nie? Bo my promujemy gminę Trzcianka. Trzcianka też powinna troszeczkę popromować bazę, trochę nam też pomóc. A te inwestycje, myślę, że byśmy też znaleźli pieniądze w różnych środkach ze środków zewnętrznych i też by było, można było wiele rzeczy zbudować. Przede wszystkim to nasz taki był pomysł, żeby stworzyć w gminie Trzcianka pierwszy taki prawdziwy kemping, na którym się mogą zatrzymać ludzie. Mieliśmy pomysły w zeszłym roku. Niestety, jakoś dziwnym trafem się stało, że nie można było planu zrobić w zeszłym roku tego zagospodarowania przestrzennego na jeziorze Logo. W tym roku też dowiedzieliśmy się, że właściwie za tym nie chodzimy i nam robią taką jakby przysługę, że robią ten plan. Nie wiem, to dziwnie trochę wygląda, troszeczkę to zniechęca. Natomiast, no mówię, no trzeba ten czas przejść i się nie poddawać. Mm-hmm. Ale zapytałam się nie bez powodu o te inwestycje, bo ja mam takie wrażenie, żeby ta turystyka była bardziej przyjazna, bardziej taka do ludzi, właśnie nawet stąd. A czy z Trzcianki, czy z gminy, czy z powiatu, to ja mam takie wrażenie, że tych inwestycji tak dużo nie trzeba. Wyrównanie tych dróg, które są na przykład dookoła jeziora Logo i jeziora Sacz, to są świetne ścieżki pieszo-rowerowe, wystarczy je wyrównać. Tam nie trzeba kłaść polbruku, tam nie trzeba wielkich inwestycji, tak jak pan powiedział. Może oświetlić, może jakaś ławeczka, może jakaś wiata. To jest świetna trasa pieszo-rowerowa, trasa na kijki. Może w tym kierunku warto byłoby?
No na pewno. No też jest naszym takim pomysłem, żeby było chociażby tych więcej koszy na śmieci, no bo w końcu co roku się spieramy to już jeżeli chodzi o zaśmiecenie gminy, to już tym, w ogóle. Z tym właśnie tematem. Ostatnio byliśmy właśnie na Komisji Bezpieczeństwa, też była informacja właśnie o śmieciach nad jeziorem. Natomiast naprawdę dużo nie potrzeba, tylko też, jeżeli zapraszamy tutaj, będziemy zapraszać turystów, no to też coś im trzeba, jakąś tam atrakcję zapewnić. Jeżeli, nie wiem, mamy część wybudowanej tej ścieżki, to już powinniśmy się dawno postarać o tym, żeby zamknąć tą całą pętlę naokoło jezior, żeby to jakoś wyglądało, bo tak naprawdę przyjeżdżają, zachwycają się, ten pierwszy taki moment zachwytu mija, no i co dalej tutaj robić w tej trzciance? No i odjeżdżają dalej w kierunku, nie wiem, no Tuczna, Kołobrzegu, Wałcza, tak jest, no to są takie linie. I my powinniśmy zrobić wszystko, żeby tutaj zostawali turyści. I myślę, że takim pierwszym krokiem to było otwarcie tych jezior dla ruchu motorowodnego, bo co się okazuje, że oczywiście można mieć tam pretensje do to, że to jest troszeczkę za głośno i też z tym walczymy. Chcemy, żeby zaczęto kontrolować tych właśnie turystów przyjeżdżających nad nasze jeziora. Natomiast już spotkaliśmy się z czymś takim, że chcą tutaj zostać na przykład na tydzień, wynająć jakąś tam kwaterę czy pokój hotelowy ze sprzętem, chcą popływać ludzie tutaj na swoich sprzętach. Uważam, że to jest taki krok dobrą stronę, bo już to przynosi jakieś wymierne korzyści finansowe dla lokalnych tutaj przedsiębiorców. Znaczy ja mam trochę inne spojrzenie na to, bo ja uważam, że najlepszym turystą jest rodzic z dzieckiem, bo on zostawi zawsze najwięcej pieniędzy i niekoniecznie musi być to turystyka kilkudniowa, ale kilkugodzinna. Leżymy na świetnej trasie z Poznania nad morze i to może być przystanek i to wykorzystać. Uważam, że tu jest ogromna nisza do również pole do popisu dla bazy PCT. No my tutaj zachęcamy, pokazujemy na swoich stronach internetowych czy też na Facebooku właśnie takie miejsca. Mamy też, zgłosiliśmy też do specjalnej mapy miejsca przyjazne turystycznie i właśnie to jest takie miejsce nad Logo i na Sarczu. Natomiast mówię, no też trzeba troszeczkę tych próbować zatrzymać, bo to, że mamy jakiś fajny park ryb słodkowodnych, które powstają od czasu do czasu, jak ktoś jakąś tam, czy to wilka, czy pająka tam wstawi, to nie znaczy, że to będzie na dłużej, no bo mówię, no trzeba zrobić coś, żeby tych turystów zatrzymać tutaj. Jeżeli ktoś przyjeżdża oczywiście z dziećmi, no to też staje na chwilę. Nie wiem, zostawia pieniądze. Zostawia pieniądze troszeczkę tutaj w tych, ale też za chwilę się zabiera i wyjeżdża dalej. Nie? A może coś trzeba byłoby wymyślić takiego, żeby ich tutaj zatrzymać na dłużej. Znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia Baza PCT są spotkania. Już tak ugruntowaliście swoją pozycję, jeżeli chodzi właśnie o zapraszanie znanych ludzi. Chociażby wspomnieć Aleksandra Dobę, Arkadego Fiedlera, czy niedawno goszczącego Jana Tomaszewskiego. Czy macie jakieś smaczki na przyszłość? Mieliśmy pomysł, żeby do Trzcianki zaprosić Martynę Wojciechowską. Natomiast oczywiście, no to jest takiego kalibru podróżnik, że trzeba na to troszeczkę środków finansowych i pieniędzy. Złożyliśmy taki wniosek, taką ofertę w konkursie ofert tutaj, które organizowała gmina Trzcianka. Niestety no, nie dostaliśmy tam pieniędzy, natomiast my ze naszych środków no nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić. Przeprowadzamy inne, mniejsze jakieś spotkania z lokalnymi podróżnikami, no bo przecież mamy tutaj i państwa Rutkowskich, którzy jeżdżą bardzo dużo. Mamy teraz Rafała Mirka, który właśnie podróżuje przez Azję, Tajlandię, Chiny i będziemy się starali z nimi właśnie zrobić tutaj spotkania. No Aleksander Doba, no wielka postać z racji tego, że na kajaku znaczy wsparliśmy jego tą podróż przez Atlantyk i na kajaku była nazwa Trzcianka Baza PCT. Zgodził się tutaj przyjechać za niedużą kwotę i dlatego mieszkańcy Trzcianki mogli go podziwiać. I to jest właśnie połączenie troszeczkę naszej pracy z pieniędzmi z samorządu i to najlepiej wychodzi, gdy się powiedzmy zostawia to pasjonatom, niekoniecznie urzędnikom. No a jakieś konkretne nazwiska? Coś wiadomo? Znaczy na tą chwilę to mamy tylko i wyłącznie, właśnie myślimy tutaj, żeby promować lokalnych podróżników. No niestety z Martyną Wojciechowską nam nie wyjdzie w tym roku, bo po prostu nie mamy odpowiednich środków finansowych. Dlatego tak to będzie wyglądało. A może przez nasz program znajdzie się jakiś sponsor? Może.
Stowarzyszenie Baza PCT wystąpiło z takim pomysłem, z taką inicjatywą, by założyć klub żeglarski w Trzciance. Tak, to jest po części troszeczkę ta nasza odpowiedź na to, co się dzieje na Chowie. Dlaczego? Dlatego, że środowisko żeglarskie do pewnego czasu było utożsamiane ze środowiskiem harcerskim, co nie jest do końca prawdą. Żeglarze dzisiaj, ci, którzy budowali... No, ale oni działają w ramach chówca. Nie, dzisiaj mamy taką sytuację, że wielu żeglarzy, którzy właśnie działało, no nie są harcerzami, bo normalnie nie mogą być, bo mają tam ze względu na wiek, to jest do któregoś tam roku życia mogą być. Jest chyba tylko jeden instruktor, który jest z Młodzieżowego Domu Kultury i on jest zarazem w chówcu, działa właśnie na tym, w tym, to się teraz nazywa, harcerski klub żeglarski, tak? Do naszego klubu żeglarskiego, to była taka spontaniczność, bo wielokrotnie się spotykałem z żeglarzami z Trzcianki, którzy właśnie ubolewają nad tym, że tutaj pracowali społecznie na tej stanicy, a nawet nie mogą na nią teraz... Ponad 40 lat działali żeglarze w Trzciance. No i są te tradycje. Czy jest sens tworzenia czegoś, co już istnieje? To jest takie trochę wyważanie otwartych drzwi, nie, mam wrażenie. Jako takiego nie ma klubu żeglarskiego. To są w tej chwili osoby, które nie mają żadnej przynależności, zostały odsunięte z chowu i szukają też swoich jakichś tam niszy, chcą się też spotykać. No i ja tylko powiem, że powagi dodaje fakt, że ostatnich trzech komendantów stanicy żeglarskiej jest w naszym klubie. Więc to znaczy, że co, że jest dobrze im tak jak było, czy jednak coś potrzebują zmiany. Są żeglarze, którzy budowali tą stanicę, dzisiaj na nią nie mogą wejść. Będziemy robić wszystko, żeby ten stan zmienić. Wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat. Zarzuca się mi, że mam jakiś w tym ukryty prywatny interes. Ja kompletnie tego nie rozumiem. Nie, jeżeli ktoś ma coś mi do zarzucenia, to proszę bardzo, niech przyjdzie, niech powie. Dla mnie jedynym interesem jest to, żeby ta przystań żyła. Na dzień dzisiejszy, jeżeli tam wejdziemy, to zobaczymy chaszcze do kolan, zarośnięty slip. Tam się oprócz tego, że rzeczywiście się udało wprowadzić dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury, bo poprzez to, że my tak głośno o czym mówiliśmy, artykułowaliśmy to, że nie można tam na przykład jakoś tam, przepraszam, że jest tam problem z dostępem, no na tym jakoś tam się ugięło to harcerstwo, jednak dopuściło zrobienie pół kolonii. Natomiast nadal my jako osoby te powiedzmy związane z wodniactwem nie mamy takiego dostępu, jaki byśmy uważali za sensowne, bo jeżeli, tłumaczę, jeżeli jest w regulaminie zapisany taki punkt, który mówi, że my na 2 tygodnie przed powinniśmy złożyć jakieś tam pisma i poprosić o zgodę, no to skąd ja wiem, jaka będzie pogoda za 2 tygodnie. Natomiast wielokrotnie jesteśmy na tym pomoście z drugiej strony i widzimy w niedzielę, że ta przystań jest pusta, bo wszyscy harcerze wiadomo, gdzie dzisiaj są. Są w Piecniku i nikt nie ma ochoty czy tam chęci się w ogóle tym zająć. Kiedyś właśnie byli ludzie, natomiast my nawet mamy wśród swojej grupy właśnie tej żeglarskiej ludzi, którzy chętnie by się zajęli społecznie otwieraniem tego, dbaniem o to. Znaczy, ja mam takie trochę wrażenie, no bo było bardzo dużo szumu wokół tej stanicy harcerskiej. Państwo jako baza PCT wnosiliście, żeby był regulamin, żeby nawet wnieść opłaty. No przecież to się stało. I jest regulamin, są wniesione opłaty, jest cennik. No to co w tej chwili znowu nie pasuje? Ale to jest regulamin pisany przez harcerzy dla harcerzy. To nie jest żaden regulamin, który został w ogóle poddany dyskusji. Trzeba wiedzieć jedną rzecz, że to jest teren gminy Trzcianka i jako taki powinien być regulamin uchwalony przez Radę Miasta. Natomiast jest taka sytuacja dziwna, że kilka osób się spotkało, zrobiło jakiś taki regulamin, który już w bardzo dużym stopniu wyklucza ten teren, chociażby nawet rzeczywiście od zarabiania na jego utrzymanie, bo jeżeli ja słyszę, że jedna firma się wycofała, bo w jakimś tam stopniu regulamin zabraniał no, zabawę na tym terenie, tak? Ale dzięki tej zabawie można było przyciągnąć jakieś tam pieniądze na utrzymanie. No, to jest dla mnie jakaś dziwna sytuacja. Oczywiście, no, my na przykład mieliśmy teraz taki przypadek, że zrobiliśmy te otwarcie sezonu i zarzucono nam później, że złamaliśmy w iluś punktach regulamin. No, przysłano nam zdjęcia, no, byliśmy jakoś tam inwigilowani, czy ja nie rozumiem takiej postawy, więc na pewno będziemy się starali to zmienić, na pewno nie, już powoli
kończy się okres rozmów tutaj na poziomie chówca, przechodzimy wyżej, będzie to na pewno rozmowy z chorągwią, gdzie widzimy jednak, że widzą nasze racje i tam będziemy starali się to dalej prowadzić. To proszę mi powiedzieć, to w takim razie, jeżeli chodzi o przystań nad jeziorem, to czego tak naprawdę brakuje w takim dialogu? Ja myślę, że dzisiaj to są już takie troszeczkę wycieczki osobiste, bo ja mam takie wrażenie, że pewnie gdybym się usunął gdzieś w bok, pewnie gdyby mnie nie było, no to łatwiej by się harcerzom, nie wiem, rozmawiało czy coś takiego. Takie odnoszę wrażenie. Natomiast za mną też stoją ludzie ze stowarzyszenia, którzy stoją murem. To są też osoby dosyć znane w Trzciance, którzy jednak widzą sens i jednak popierają te moje działania i wiedzą, że one są nacechowane chęcią pomocy dla członków stowarzyszenia, chęcią pomocy dla innych stowarzyszeń, bo przypomnijmy, że z takimi samymi rzeczami boryka się na przykład Bezpieczny Port, gdzie ostatnio było właśnie powiedziane, że jest to jedyne bezpieczne miejsce, w którym można sprawnie niepełnosprawnego posadzić na kajak i go z tego kajaku. I teraz oni to samo mają co my. Czy to jest w porządku? Uważam, że nie. Powiedział pan, że to, co pan robi, to pan robi czy stowarzyszenie? Stowarzyszenie, natomiast jestem reprezentantem tego stowarzyszenia i tak to wygląda. Być może, że to wygląda, że jest Robert Matkowski, natomiast reprezentuję stowarzyszenie. Jeżeli jestem dzisiaj tutaj, to też jako reprezentant stowarzyszenia. Mhm. Swego czasu właśnie Stowarzyszenie Baza PCT bardzo mocno angażowała się w projekt, w plany budowy Trzcianeckiej Pływalni. Ten temat tak troszeczkę ucichł. Coś się dzieje? Nadal się angażujecie? Czy jakby ten temat został odłożony ad acta? Znaczy ostatnio usłyszałem taką rzecz, że się wycofałem z tego i że jakbym był bardziej działał, to by ta pływalnia może byłaby tańsza. No, to są rzeczy, które mnie osobiście ranią, bo tak naprawdę przez 3 lata można powiedzieć, że nie było dnia, w którym nie myślałem o tej pływalni, żeby ona powstała. Oczywiście jest w tej chwili zniechęcenie, bo tak naprawdę o czym my mówiliśmy wtedy? O małej, fajnej, przyszkolnej pływalni, z której oczywiście mogą też skorzystać mieszkańcy Trzcianki. Natomiast co nam zaserwowano na dzień dzisiejszy? Nikt nie potrafi powiedzieć nawet, ile ta pływalnia będzie kosztować. To są nasze tak naprawdę domysły, 27 milionów, a może 30. Jeżeli dzisiaj ktoś mi przyniesie i pokaże w budżecie pieniądze na ten cel, to ja zacznę wierzyć, że ta pływalnia powstanie. Natomiast tu można napisać długą i ciekawą książkę, jak nie budować pływalni i co należy zrobić, żeby nawet w takim zrywie społecznym, no w końcu to było 3000 podpisów, tak, spontaniczność, ludzie chcieli. Chcę tylko powiedzieć, że żaden z ówczesnych burmistrzów czy tam samorządu nie miał tak komfortowej sytuacji jak dzisiejszy, bo poprzednicy nie mieli ani podpisów, czyli poparcia społecznego, ani nie wiedzieli skąd pozyskać pieniądze. Dzisiejszy samorząd wie jak to zrobić. Tak, no bo już wypuszczono obligacje, które, nie wiem, wydaje mi się, że już zaczynają być bardzo mocno przejedzone są, ale z drugiej strony jest poparcie społeczne, więc nie wiem, pewnie jakoś to się kłóci z tym, co się dzieje dzisiaj, czyli że jednak jest chęć budowania tych dróg i tak dalej, no ale tu z drugiej strony ludzie przychodzą jednak, że chcą tą pływalnię, więc trzeba coś takiego zrobić, żeby zniechęcić do tej pływalni. No i zniechęcono. No, jeżeli my mówiliśmy o pływalni za 12 milionów i jeszcze ludzie się nie pokłócili, no to zrobimy może pływalnię, zapytamy się w ogóle ludzi, co chcą, tak? No to w tym momencie doszły różnego rodzaju rzeczy, czyli podnoszone dna, pływalnia piętrowa, jakieś lodowe dziwne sauny, 4 prysznice z różnymi rodzajami wody, no to powoduje to, że ta pływania będzie droga, będzie przede wszystkim droga w utrzymaniu, bo ja nie mam pretensji, jeżeli ktoś by mi powiedział, że proszę bardzo, nie, mamy taką pływalnię, ale ona będzie nas kosztować później w eksploatacji bardzo mało. No to super, natomiast jest tutaj, nie wiem, 28 osób zatrudnionych miałoby być, no są tak potężne koszty, około 1 800 000, a pewnie i 2 miliony rocznie. Na to nas nie stać. I mi taki też zrobiono zarzut, że nie pojechałem na pływalnię, żeby zobaczyć, jak wyglądają inne pływalnie i żeby tam z tymi radnymi się przejechać. Znaczy ja nie widziałem pływalni, jak wygląda, no widziałem. Natomiast który z tych radnych widział, czy z tych innych decyzyjnych osób, pływalnię zrobioną przez tego projektanta, który nam zaprojektował. To jest, taka pływalnia jest w Ustroniu Morskim,
jest rzeczywiście, kosztowała 20 milionów, ale składa się z pływalni w środku i na zewnątrz akwaparku. I to jest, ja rozumiem, jeżeli ktoś by coś takiego chciał wybudować, no to jest super, nie? Ale jeżeli my budujemy na bardzo małą pływalnię tak naprawdę, ale piętrową, bo chcemy, żeby była jak najdroższa, no to ja nie widzę tutaj sensu. Oczywiście jestem cały czas sercem przy tej pływalni, natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że żałuję tylko jednej rzeczy, że mieliśmy poparcie społeczne, było wszystko doszło dobrosądne, że nie zrobiliśmy referendum w tej sprawie, bo być może dzisiaj byśmy już mogli mówić o powstającej pływalni, natomiast jest jak jest. Czy uważa pan, że to poparcie społeczne zostało zmarnowane? W dużym stopniu tak, bo wiele osób, które też się zaangażowało w budowę tej, znaczy w chęci, żeby powstała ta pływalnia, przychodzi do mnie i mówi, co panie Robercie, nie będzie tej pływalni, nie? No nie będzie, bo nie chcą. Zniechęcenie. A skąd pan mówi, że nie chcą? To nie są moje słowa. No widać, że nie chcą, nie? Bo jakby chcieli, to by zrobili. Ja zawsze powtarzam coś takiego, że jeżeli miałbym w domu, żona by mnie poprosiła, żebym w domu miał zrobić kuchnię, wyremontować, to jeżeli bym ją chciał wyremontować, to bym ją wyremontował, tak, z ołówkiem w ręku, ten. A jeżeli bym nie chciał jej wyremontować, to bym przedstawił najpierw biznesplan, na którym by wychodziło, że muszę kupić, nie wiem, marmury z Warszawy ściągnąć, zlewy skądś jeszcze indziej i ona kosztuje oczywiście 100 tysięcy złotych i jak znajdziemy pieniądze, to na pewno ją zrobimy, tą kuchnię. Nie, no tak porządny gospodarz tak nie robi. Albo buduje i chce wybudować, natomiast ja mówię, widzę cały czas jakieś zniechęcenie do tego i właściwie nawet ostatnie próby, co było przeniesienia na powiat Czarnkowsko-Trzyniecki budowę, no to w ogóle było bardzo śmieszna sytuacja na 4 dni, czy tam na 3 dni przed wysłaniem wniosku, gdzie wniosek, nie wiem, z tego co ja wiem, nie będę przesądzał, i tak został źle sformułowany. No to tak jakby podsumowując ten wątek i pływalni, i działania Stowarzyszenia Baza PCT na terenie gminy, jakby pan ocenił, jako Robert Matkowski, prezes Stowarzyszenia Baza PCT, swoją współpracę z organami gminy? No jest bardzo ciężko. Ja, to praktycznie w tej chwili nie ma żadnej współpracy na żadnej płaszczyźnie. I tutaj nie wiem, co mam dalej tutaj mówić na ten temat. Bym chciała jakby rozwinąć pytania, bo pan powiedział jakby, nie wiem, pana kontakty jako prezesa Stowarzyszenia Baza PCT. A jakby pan przełożył tą współpracę na współpracę w ogóle z organizacjami pozarządowymi, współpracę z organizacjami pozarządowymi samorządu? To też zależy, bo są dwa nurty. Są organizacje, które współpracują i z samorządem. Oczywiście im się, powiedzmy, wiedzą, jak czerpać dzisiejszej koniunktury i tak dalej, bo mają swoich przedstawicieli też w Radzie Miasta i tutaj jest bardzo dużo pomaga stowarzyszeniu mieć takiego przedstawiciela. Natomiast są organizacje, które gdzieś stoją na uboczu, chcą robić, powiedzmy, swoje, nie chcą, żeby ktoś im też narzucał pewnych formy, bo to właśnie też o to chodzi, że my jesteśmy w jakiś sposób troszeczkę wolnymi ludźmi, myślimy, być może myślimy inaczej niż tutaj samorządowcy, natomiast to nasze pomysły nie są złe, zwłaszcza, że chcemy w jakiś sposób, nie wiem, chcemy działać, chcemy je pokazywać. Natomiast ja powiem tak, że naszym nieszczęściem było kilka lat temu słynna sprawa właśnie z cmentarzem na Grudgera. I to od tego się zaczęły nasze, można powiedzieć, problemy. Bo my tylko pojawiliśmy się na spotkaniu, przedstawiciel stowarzyszenia pojawił się na spotkaniu, w którym znowu przedstawiciel PZU, była toczona rozmowa z nim i jak ma powstać ścieżka zdrowia, tak, na tym. I tylko nasz przedstawiciel powiedział, że uwaga, czy to ma znaczenie, że na tym, w tym miejscu jest cmentarz. To nie jest park, tylko jest cmentarz. Tam są normalne szczątki i trzeba jakoś to, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Na co okazało się, że PZU jest firmą, która bardzo etycznie działa i zadziałała bardzo etycznie. I dostaliśmy od nich wręcz podziękowania, że bo oprócz tego, że są firmą, która wspiera działania, powiedzmy, organizacji samorządowych, organizacji tam pozarządowych, to jednak nie chcą, działają też na rynku jako firma. Czyli muszą się też liczyć ze swoim jakimś tam wizerunkiem, nadszarpnięciem tego wizerunku, co się przełoży później w biznesie. I
próbowano nam później zrzucić całą winę na nas, że to my jesteśmy. Natomiast PZU powiedziało, że oni by chcieli inną lokalizację do tej ścieżki zdrowia, że Trzcianka im się bardzo podoba. Natomiast zrobiono wszystko, żeby pokazać, że to my jesteśmy tymi przeciwnikami tej ścieżki. Natomiast nadal uważamy, że ten teren przede wszystkim powinien być w jakiś sposób inaczej troszeczkę wyeksponowany. Tam można naprawdę zrobić świetny park zadumy. Cała historia by nie była, w ogóle by się nie wydarzyła, gdyby którykolwiek z urzędników powiedział właśnie to, co my powiedzieliśmy, czyli, że tam jest cmentarz. I by się na tym sprawa skończyła już dawno. Natomiast tak jakby przed tymi właśnie ludźmi, którzy się zaangażowali, no to przecież to jest Krzysztof Jaworski, to jest Adrian Hałuszka, no i rzeczywiście oni się bardzo mocno w to zaangażowali, natomiast no ktoś im nie powiedział. Natomiast bardzo też sprytnie ukierunkowano właśnie, że jest jakaś tam wojna między stowarzyszeniami na początku, no bo tak to też odbieraliśmy. O ile urzędnicy i młodzi ludzie mogli nie wiedzieć, że tam są, to jednak no burmistrz, który przyjeżdża koło tego miejsca, no to powinien wiedzieć, że to jest cmentarz. I tu się na tym wszystkim... Natomiast my też nie chcieliśmy, żeby to zostało odłogiem. My pamiętam, że w 2016-2017 roku składaliśmy do budżetu właśnie takie nasze takie pomysły, żeby zrobić tam plan zagospodarowania przestrzennego i zobaczyć, co się da z tym terenem zrobić. Czy robimy, powiedzmy, ekshumację tych szczątków, czy powiedzmy robimy park zadumy, ale od tego trzeba zacząć, bo tak naprawdę ten teren nie zmienił się od tych 3 lat, od tej słynnej, można powiedzieć, afery. Mhm. Taką nutę rozżalenia słyszę w pana głosie. Wie pani co, może nie rozżalenia, ale naprawdę staram się zawsze dać z siebie jak najwięcej i wszystko. Natomiast no, poprzez pewne swoje działania, działania stowarzyszenia, nie otrzymaliśmy aprobaty od, no nie będę się bał tutaj użyć, no, od burmistrza Trzcianki, nie? I dlatego nam się ciężko tutaj z czymkolwiek przebić. Być może taki program, być może pan burmistrz sobie zobaczy właśnie, jak to wygląda i sobie niektóre rzeczy przemyśli. No, my jesteśmy normalnymi ludźmi, zawsze chcemy dyskutować, zawsze chcemy rozmawiać, natomiast jeżeli mamy inne zdanie, to nie znaczy, że chcemy komuś zrobić tym innym zdaniem krzywdę i tu się różnimy. Dyskutujmy. Ja też wielokrotnie spotykałem się z taką sytuacją, że coś mi się tam nie podobało, no ale dobra, no ktoś mnie tam w jakiś tam sposób, nawet stowarzyszenie, przegłosował, ktoś mnie tam z innymi rzeczami przekonał. To, że stoimy po jakichś różnych stronach, to nie znaczy, że musi być jakaś wrogość. Nie? To jest dalsza rozmowa, dalsza współpraca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozostaje życzyć tylko, żeby w tą przyszłość Trzcianki patrzeć w jedną stronę i w jednym kierunku działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze chciałbym na koniec wszystkim tutaj mieszkańcom Trzcianki życzyć fajnych wakacji, żeby wyjechali, żeby naprawdę odpoczęli od tego wszystkiego, żeby każdy się doładował, bo to jest najważniejsze, i wrócili pełni energii z powrotem do nas. Dziękuję bardzo za życzenia, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był Robert Matkowski, prezes Stowarzyszenia Baza PCT. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.